Chciałbym poinformować, że tegoroczna edycja, dziewiąta już edycja Festiwalu Graffiti Art & Color, rozpocznie się za 10 minut przyjęciem pierwszej farby z puszki na patio nieopodal. Dodatkowym naszym akcentem będzie malowanie starej fabryki Juliusza Kindermana Łąkowej 25. Obudzimy tą przestrzeń, która jest pusta i jest stuletnia, więc w stulecie ożywimy kolorem i ożywimy ją osobiście. Chciałbym przede wszystkim podziękować panu prezydentowi, urzędowi miasta za okazane wsparcie, za to, że możemy się realizować, pokazywać, że Łódź jest bardzo mocnym punktem na szlaku graffiti w Polsce, że możemy też dołożyć cegiełkę do zdobycia tytułu Łódź Europejskiej Stolicy Kultury. No i że jesteśmy pionierami tej sceny, nie zapominajmy o tym. U nas tak naprawdę to wszystko się zaczęło. Inne miasta kopiują nasze pomysły, ale my jesteśmy na peletonie w koszulce lidera, czyli w żółtej koszulce. Chciałbym tutaj uroczysty upominek podarować panu prezydentowi, koszulkę festiwalową. Czy ma ktoś koszulkę festiwalową z moich pomocników? Ja masz? O. Wiecie, mam nadzieję, że rozmiar będzie idealny. Jest to koszulka festiwalowa. Dziękuję bardzo za pomoc. Chciałbym przede wszystkim też oddać głos panu prezydentowi. Dziękuję bardzo, witam państwa serdecznie. Jest mi bardzo miło, bo ja myślę, że Outline Con Festival to jest taki festiwal, który na stałe się wpisał już w kalendarz wydarzeń w Łodzi. Wydarzenie, które z roku na rok jest coraz większe. Cieszę się bardzo, dlatego że to, na co jeszcze kilka lat temu patrzono tak z przymrużeniem oka, staje się prawdziwą sztuką. I na początku tak naprawdę twórcy, którzy brali w tym udział, tworzyli obszary, zmieniali rzeczywistość, zmieniali też miasto, bo te obrazy zostają na stałe. Ale teraz już wiemy, że tak naprawdę tworzenie tych murali to jest stały element, w szczególności w naszym mieście. Ja miałem w tamtym tygodniu przyjemność informować, że w akcji społecznej Pozory mylą dowód nie, między innymi po raz pierwszy oprócz innych kanałów komunikacji powstało w Łodzi 86 murali. I ta forma rzeczywiście, ta forma, która dociera do młodych ludzi jest bardzo ważna. To, co się będzie działo przez blisko dwa tygodnie w Łodzi, na pewno na stałe zmieni kilka ciekawych miejsc. Tak jak wcześniej powiedziane było, i starą fabrykę Telefunkena, i 700 metrów kwadratowych przy ulicy Żwirki. Wiem, że będzie malowanie też wagonów PKP, więc ten festiwal zakraja coraz większe. Ja się cieszę, w szczególności, że jeszcze są to ostatnie tygodnie wakacji, rzeczywiście tą twórczością można się cieszyć. Życzę wszystkim artystom, a są oni nie tylko z Polski, ale ze Stanów, z Niemiec, w grupie ponad 30 artystów. Żeby wam tylko dopisała pogoda, bo to oprócz satysfakcji twórczości ciężka praca. Mam nadzieję, że ta pogoda wam będzie dopisywała i że wszyscy potem będziemy mogli cieszyć się oko tym, co pozostawicie po sobie w mieście. Dziękuję państwu. Chciałbym tutaj przedstawić też kolejnego naszego gościa, rzecznika prasowego Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Mikołaja Szczepańskiego. Dziękuję tutaj rektorowi za dofinansowanie. Jest to nasz sponsor główny tegorocznej edycji. Panie Michale. Witam państwa bardzo serdecznie w murach naszej uczelni, tym razem na konferencji poświęconej Festiwalowi Sztuki Graffiti. W zeszłym roku również wspieraliśmy festiwal na zdecydowanie mniejszą skalę. Patrząc na to, jak jest organizowana ta impreza, z jakim rozmachem, na jaką skalę, w tym roku rektor zgodził się być głównym sponsorem wydarzenia. Udało nam się przenocować w zeszłym roku większość artystów, którzy malowali ściany w akademikach na ulicy Gdańskiej 121. W tym roku będzie podobnie. Jesteśmy zapleczem noclegowym dla całego festiwalu. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Panie Michale, mam tutaj oczywiście drobny upominek, też koszulka festiwalu. Dziękuję bardzo. Chciałbym
też podziękować serdecznie przybyłym gościom. Jest to Andreas von Chrzanowski, Case, legenda graffiti na świecie. Klar. Also als erstes freue ich mich ein zweites Mal innerhalb dieser Event-Serie eingeladen zu sein. Diesmal bin ich zu zweit, ein Kollege von mir, Michael, ist noch mit dabei, wir sind zu zweit eingeladen worden, um hier an dem Event teilzunehmen. Soweit ich das mit der Organisation absprechen konnte und das im Vorfeld geklärt wurde. Es geht hier um eine Anti-Missbrauch-Kampagne. Mhm. Und in dem Zuge haben wir halt uns zwei Motive, haben uns auf zwei Motive geeinigt. Ja. Und ja, das eine ist eine sehr lange Wand, die draußen eingerüstet ist, und das andere ist eine sehr hohe Wand, die eingerüstet ist. Und das andere ist eine sehr lange Wand. Case, cieszę się bardzo, być ponownie zapraszałem tutaj do nas do miasta. Jest w Polsce po raz drugi, tym razem przychodzę ze swoim kolegą Michaelem. Tym razem motywami jego ich prac będzie głównie tematyka związana z kampanią antynikotynową, która jest również tutaj motywem tegorocznej edycji festiwalu. Chłopaki będą pokrywać dwie powierzchnie, dwie ściany. Obie znajdują się tutaj na dziedzińcu szkoły. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do pierwszego uroczystego wyśnięcia farbą online'ową w 2010 roku, chciałbym zaprosić Państwa, Pana Prezydenta i szanownych gości do wizualizacji fabryki Kindermana. Chciałbym się pochwalić, że jesteśmy pierwszym festiwalem w Łodzi, który zrobił taką wizualizację swojego terenu. Tak, no ja myślę, że festiwal trzeba zacząć.